Witam. Dzisiaj przedstawię Wam 14 ciekawostek o Fugaku Uchiha. Zapraszam. Imię Fugaku to inna nazwa na górę Fuji, a Uchiha to, jak już powszechnie wiadomo, oznacza wachlarz, który jest również symbolem tego klanu. W 25 tomie mangi został nazwany po prostu ojcem Sasuke zamiast Fugaku. W omakę 252 odcinka Naruto Shippuden możemy zobaczyć Fugaku wraz z jego żoną Mikoto oraz Itachim, gdzie obserwują Sasuke, który gra z innymi dziećmi w baseball. Urodził się 16 sierpnia, a jego grupa krwi to AB. Zginął w wieku 40 lat i miał wtedy 175 cm wzrostu oraz ważył 63 kg. Fugaku bardzo doceniał ojca Hiruzena, do tego stopnia, że nazwał po nim swojego syna, mowa oczywiście o Sasuke. Czy wiedziałeś, że Fugaku i Shibi Aburame mają te same głosy? Te głosy podkładał Kenji Hamada. Ojciec Sasuke odkrył, że kamienna tablica w świątyni klanu Uchiha zawiera sekrety lepszego świata dla wszystkich, jednakże aby być w stanie w ogóle to przeczytać, trzeba było mieć co najmniej Mangekyou Sharingana. Co ciekawe, to właśnie dzięki niemu Kakashi miał możliwość zachowania swojego Sharingana. Klan Uchiha nie chciał, by ktoś spoza klanu posiadał ich do jutsu, natomiast Fugaku uszanował życzenie chłopca i pozwolił Kakashiemu zachować jego prezent. Był on w stanie nawet kontrolować Kyubiego, jednakże nie chwalił się tym, ponieważ bał się, że członkowie jego klanu będą chcieli to wykorzystać. Łatwo było przeoczyć wygląd jego MS-a, a więc pokazuję wam, jak rzeczywiście wyglądał. Klan Uchiha chciałby po ustąpieniu ze stanowiska Hokage przez Hiruzena, to właśnie Fugaku został jego następcą. Patrząc, że praktycznie nie znamy jego mocy, a prawdziwą siłę swojego dojutsu ukrywał, było to co najmniej dziwne. Pomimo jego rzekomej siły i posiadania Mangekyou, potrafił używać jedynie natury ognia oraz yin. Przebudził Mangekyou podczas III wojny światowej Shinobi, po tym gdy jego przyjaciel poświęcił się, by go ratować. Jego Mangekyou nigdy nie zostało przedstawione w mandze, natomiast możemy zobaczyć jego dojutsu przykładowo w odcinku 455 Naruto Shippuden, który to jest oparty na powieści, co ogólnie raczej jest traktowane jako kanon. I to już wszystko, jeśli chodzi o ciekawostki na temat tej postaci. Jeśli interesuje Was więcej ciekawostek o innych, zapraszam w kolejną środę o godzinie 16. Nie zapomnijcie lajkować, dać łapkę w górę i polubić ten filmik. Cześć!